Nawet półtorej godziny może trwać zarejestrowanie samochodu w Wałbrzychu. Wszystko przez nowy system centralnej ewidencji pojazdów i kierowców CEPiK 2.0, który nie działa tak jak powinien. Problem dotyczy nie tylko Wałbrzycha, ale i całej Polski. Niestety do chwili obecnej nie udało się pokonać wszystkich problemów związanych z wdrożeniem nowego systemu CEPiK 2. W gminie Wałbrzych, jak również w całej Polsce, występują bardzo duże utrudnienia związane z rejestracją pojazdów. Nie wiemy też, kiedy te utrudnienia mogą ustąpić. System CEPiK 2.0 został wprowadzony w połowie listopada i od samego początku sprawiał spore problemy. Do tej pory problemy, które występują, są związane głównie z tym, że nie ma możliwości zarejestrowania pojazdu, bo serwer nie przyjmuje takiej możliwości, albo występują problemy związane z samymi danymi będącymi na serwerach. Jest to system ogólnopolski, tak więc my możemy jedynie czekać na usunięcie wszelkich usterek. Gmina Wałbrzych jest w stałym kontakcie z Ministerstwem Cyfryzacji i na bieżąco informuje o wszystkich problemach z systemem.